do tej akcji, która jest bardzo ważna teraz, szczególnie po tym okresie zimowym. Czy jest jakiś zaplanowany harmonogram tych działań? Czy jest podział miasta na jakieś sektory? Bo z tego, co tutaj padło na sali, że tymi miejscami, wyszukiwanie tych miejsc zajmuje się Straż Miejska. I czy właśnie jest jakoś to usystematyzowane? I chciałbym też zwrócić uwagę, właśnie jeden z takich miejsc jest tutaj plac po pozostałościach po kinie Tivola na ulicy Legionów w okolicach tych ruin. Miejsca w mieście, które są we władaniu osób prywatnych, gdzie bardzo często mieszkańcy sąsiednich budynków, bloków wyrzucają śmieci, pomimo tego nawet, że jest posprzątane. Ostatnio miałem spotkanie z właścicielem nieruchomości przy ulicy Podgórnej, tutaj między Podgórną a Zamkową. Też tam była Gazeta Pomorska, nawet pokazywała na zdjęciu, tam jest bałagan. I on mówi, i poszliśmy to zobaczyć. Państwo sobie wyobrażacie, że już po posprzątaniu otwiera się okno chyba na drugim piętrze budynku i wlatuje wodę ze śmieciami z drugiego piętra. Więc mamy również tego typu przypadki. To oczywiście nie ma nic wspólnego z harmonogramem. Chciałem podać ten przykład, jak niestety część mieszkańców, bardzo mały margines, ale po prostu sobie lekceważy te przepisy porządkowe. Nie chcę im przyjść do najbliższego pojemnika. Panie komendarzu. Tak. Proszę bardzo, panie komendarzie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, my przystępując do tej akcji już mieliśmy wytypowanych 30 miejsc, w których chcemy to zrobić. Założenie jest takie, że nie są to miejsca, które są objęte stałą konserwacją, czyli na które wydziały Urzędu Miejskiego nie dokonały przetargu, czyli nie chcemy tu nikogo wyręczać. Są to tereny miejskie, Skarbu Państwa lub tereny, tak jak pan prezydent powiedział, prywatne, w stosunku do których od długiego czasu albo od kilkunastu lat nie można ustalić właściciela. Na przykład takim terenem jest Halera 25, gdzie tam ostatni wpis jest napisany Jan Schmidt czy Smith, 33 rok USA, i od tego czasu nic na ten temat nie wiemy, nieujawniony spadkobierca. A zjeżdżając z wiaduktu po prawej stronie był taki widok, jaki był. Kino Tivoli, czy rejon wokół kina Tivoli, dzisiaj rozpoczęło się sprzątanie lub jutro się rozpocznie sprzątanie i zaplanowane jest tam sprzątanie na 4 dni, bo jest tam naprawdę co robić, i po tym, jak stamtąd ten teren zostanie uprzątnięty, chociażby ze względu na bardzo ładny plac zabaw, który został wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego, idziemy na ulicę od Polnej do Łyskowskiego, czyli te tereny wzdłuż tych dużych kompleksów ogrodów działkowych, i po kolei będziemy się dalej przesuwać. Harmonogram jest precyzyjnie określony.